Cześć, nazywam się Ewa Koprowska, jestem konsultantem Coach Chciałam porozmawiać z Wami w kontekście tej sytuacji, która nas zaskoczyła, bo jesteśmy online, tak? Jesteśmy online, niektórzy nigdy wcześniej nie byli online, to są ci po lewej stronie, o tutaj. Niektórzy z nas byli, tak jak Paweł mówił, już 10 lat kiedyś byli online i świetnie się w tym poruszają. Większość z nas jest gdzieś po środku. I teraz my, będąc w tej sytuacji, dlatego że coś nas zmusiło, że coś się wydarzyło nagle, często ją spłaszczamy. Na początku, spłaszczamy ją do tego, że to ja jestem online razem z moim kolegą zespołu, z moim product ownerem, a to jest za mało. Warto pomyśleć jeszcze o drugiej prostej, czyli to jest bycie online ze swoim klientem, z jego potrzebą. Tak? Że mój klient, mój użytkownik, czy my z nim też jesteśmy w stanie działać online. Na bieżąco. Więc to jest jeden, a właściwie dwa wymiary. Drugi wymiar to jest wartość. No bo my w tym agile'u to generalnie chcemy dostarczać często wartościowe rzeczy, nawet wtedy, jak jest koronawirus, szczególnie wtedy, jak jest koronawirus, nawet wtedy, jak jesteśmy online, prawda? No i warto o tym pamiętać. No i teraz, jak sobie podzieliliśmy świat, to popatrzcie na te firmy, które były zawsze online i to, co się wydarzyło, stwarza im szansę. O, no, taki klasyczny przykład to Zoom, który wybuch po prostu niesamowicie. Tutaj, jeżeli wspieramy tego typu firmy, warto pomyśleć, jak nie zadławić się tym popytem, jak przekuć tę szansę w ogromny sukces. Jak na tym rzeczywiście, sprawnie pójść do przodu. Więc jeżeli jesteście w tej ćwiartce, to koncentrujecie się zapewne na tym. Macie naprawdę dużo szczęścia, jest fajna przygoda. Ale są też takie firmy, które są tutaj, w tym miejscu. Czyli wcześniej nie koncentrowały się na tym, żeby pracować online, natomiast to co się wydarzyło jest dla nich szansą i oni wykorzystali tą szansę myśląc o wartości no, dla klienta. No, przykładem jest chociażby Inpost. No zobaczcie, oni wykorzystali swoją umiejętność zwinnego działania tak żeby szybko zmienić aplikację tak i możemy sobie odbierać paczki bez dotykania paczkomatów. Niesamowita rzecz. W tej ćwiartce może warto, jeżeli jesteśmy, skoncentrować się właśnie na szukaniu takiej wartości organizacji, którą wspieramy, pod kątem produktów i usług, które dostarczamy, tak, żeby odpowiedziały na potrzeby klienta. Jak jesteśmy tutaj, czyli ani nie potrafimy pracować online, ani nie potrafimy z klientem rozmawiać online, no i generalnie ta nasza wartość spadła na pysk, to warto może pomyśleć o piwocie. No tutaj też przykładów może być chociażby takie firmy udzielające pożyczek chodząc od człowieka do człowieka. Poważna sprawa, jak mają się odnaleźć w tej sytuacji. Nie dość, że nie online, nie z klientem, sami, to być może też zaczyna być tutaj problematyczny biznes. Tu jest potrzebne zarządzanie kryzysowe i co śmieszniejsze, to zarządzanie kryzysowe jest potrzebne również w tej, sprawce, w tej ćwiartce. No bo co z tego, że my świetnie działamy w środowisku remote? Co z tego, że jesteśmy butikiem, który sprzedaje od lat, ale sprzedaje na przykład towary luksusowe, na które w tej chwili ludzie nie będą wydawać pieniędzy? Więc tutaj też jakiś piwocik, jakieś zarządzanie kryzysowe jest potrzebne. Dlaczego wam o tym mówię? No bo w tej chwili dużo mówi się o tym, jak pracować, gdzie postawić biurko, żeby nam dzieci nie przeszkadzały, żeby słuchawki i to są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy i fajnie, że się o nich mówi w internecie, fajnie, że pomagamy ludziom się odnaleźć tym, dla których to jest istotne, tym, którzy są po lewej stronie ale nie zapomnijmy o tej wartości i mi osobiście przydało się to co Jacek Santorski opowiadał jeszcze w 2008 roku. On napisał taką fajną książkę Metascript Lidera. Tam jest powiedziane jakie DNA powinien mieć przywódca, szczególnie w kryzysie. Ja nie wiem czy ty jesteś tą przywódcą, czy wspierasz takiego przywódcę. Na pewno ktoś taki jest, może się nazywa product owner. Więc warto zrobić taki check, czy ja to DNA product ownera w sobie mam. I jeszcze Santorski podpowiada na jakie rzeczy trzeba zwróca, zwrócić, na jakie, na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę w zarządzaniu kryzysowym, w, byciem, przy, w byciu przywódcą w kryzysie. I takie dwie wziątki dla Was przygotowałam. Ja wrzucę zaraz adres w komentarzach do meetupu. Są dwa PDF-y. Jedno to jest ta spirala DNA przywódcy od Santorskiego. Drugie to jest taka checklista, na co zwrócić uwagę w kryzysie, aby dobrze wybierać. Więc trzymam za Was kciuki. Życzę, żebyście wybierali dobrze, żebyście byli tutaj, w tej górnej ćwiartce, zyskali na tej zmianie, żeby była dla Was szansą. No i oczywiście życzę Wam świetnych słuchawek i mikrofonów. Wszystkiego dobrego. Dzięki.